kubańskimi kanapkami. Witam się z wami z Miami. Spróbujemy kuchni kubańskiej, kuchni amerykańskiej, kuchni Karaibów. Będzie też mnóstwo owoców morza i oczywiście jakieś potężne śniadanie. Ja mam na imię Maciej i zapraszam na odcinek prosto z Miami. W Miami zaczynamy tegorocznego tripa po Stanach Zjednoczonych. Po Miami lecimy do Nowego Orleanu, potem Texas, takie miasta jak Houston, Corpus Christi, San Antonio, Austin, Dallas, a później jedziemy do Memphis, Nashville i Atlanty, po czym wracamy na Florydę i jeszcze jedziemy na Key West. Z tego powstanie między 4 a 7 odcinków na kanał. One będą publikowane po 3 w tygodniu, bez przerwy, po kolei. A partnerem odcinka z Miami jest Sky.pl, platforma do organizowania tanich lotów, city breaków i wakacji. Na Sky.pl po raz kolejny zaplanowaliśmy cały nasz wyjazd. Znajdziecie tam oferty lotów, noclegów, ubezpieczenia czy wynajmu samochodu. Wszystko na jednej platformie, co jest niesamowicie wygodne. Jak może pamiętacie, niedawno byliśmy z Sky.pl w Barcelonie, w zeszłym roku byliśmy na Sycylii. Teraz jesteśmy w Miami, jest słonecznie, jest pięknie i wierzę, że też będzie bardzo smacznie. Mam kilka ciekawych miejsc do sprawdzenia. Tyle słowem wstępu, idziemy jeść. Pierwszy pełny dzień w Miami zaczynamy od brunchu. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Yardbird i to jest w zasadzie już taka ogólnoamerykańska sieć obecna w kilku miastach w Stanach, m.in. w Las Vegas, Los Angeles, Dallas, Waszyngtonie, Chicago i Denver. Wywodzi się jednak z tego, co wiem, właśnie stąd, z Miami. I zostało nam to miejsce polecone przez chłopaków z Pierogi Boys. To jest taka restauracja, taki punkt gastronomiczny w Nowym Jorku z polskimi pierogami. I oni nam już polecali w Nowym Jorku kilka miejsc i były one fantastyczne, więc stwierdziliśmy, że to jest dobry trop. Tutaj te brunchy są tylko w weekendy, mamy sobotę, więc korzystamy. I co tutaj można zjeść? Można zjeść tosty awokado, które akurat są słabe. Można zjeść benedykty na różne sposoby, są takie klasyczne, takie zamówiła Ewa, ale są też na przykład z homarem. Tylko cena jest ich nieznana, trzeba zapytać kelnera, bo to w zależności od dnia i od połowu te ceny homara są różne. Yardbird słynie jednak z kurczaków i w wersji śniadaniowej słynie przede wszystkim z dania, które nazywa się Chicken and Waffles, czyli to są gofry, to jest smażony kurczak oraz arbuz. Arbuz doprawiany, jest trochę słony. Spoko jest i fajnie w ogóle uzupełnia to danie. Ciekawe są gofry, bo gofry są z cheddarem, ale nawet w barwie ten taki ciemniejszy, pomarańczowy kolor się gdzieś przebija. Dzięki temu te gofry są takie słodko-słone, zwłaszcza jak je polejemy jeszcze syropem klonowym, który do każdego zamówienia dostajemy. Jeśli chodzi o polewanie rzeczy, to też mamy miodowy, ostry sos, trochę przypominający sosy z Luizjany, bo jest też trochę kwaśny. I można nim polać kurczaka, trochę przesadziłem. Nie jest on jakiś bardzo pikantny, ale dodaje trochę tej fajnej ostrości. Kurczak jest całkiem chrupiący, w ogóle jest duża ta porcja. Do tego jest soczysty, czyli w sumie wszystko co trzeba. Nie jest to najlepszy smażony kurczak, jaki jadłem. Teraz z tym sosem dobrze wjechał. Sam w to nie mogę uwierzyć, ale zjadłem całą porcję mojego kurczaka. Bardzo dobry był, zwłaszcza jak więcej tego honey hot sauce sobie wlałem. Naprawdę świetny sos, mógłbym sobie kupić taką buteleczkę do domu i zawieźć do Polski. Jest tylko jedno danie oznaczone gwiazdką jako super specjalność i to jest właśnie Chicken and Waffles. I tak samo jest jeden napój w ten sposób oznaczony. Jest to Yardbird Old Fashioned, czyli ten tutaj koktajl. On jest z bourbonem infuzowanym bekonem oraz z syropem klonowym. I to wyróżnia to Old Fashioned od takiego klasycznego. Ale nie jest to jakoś super mocno wyczuwalne. Może gdybym miał to i to klasyczne, to w takiej bezpośredniej degustacji ta różnica by była. Jakie tutaj są ceny? Jedna kawa za 4 dolary, Old Fashioned 18 dolarów, Avocado Toast 27 dolarów, Benedykty 28 dolarów i zdecydowanie najdroższe Chicken and Waffles 42 dolary. Do tego napiwek narzucany z góry w wysokości 18%, czyli 22 dolary i 86 centów. Jeśli nie chcemy zostawiać tak dużego napiwku, no to musimy zgłosić się do menadżera i wytłumaczyć dlaczego. To wszystko było napisane w menu. No i jeszcze do tego podatek w wysokości 11,43, czyli łącznie za wszystko wyszło 161 dolarów i 29 centów. Jak pewnie zauważyliście, ceny za śniadanie srogie. My wczoraj przylecieliśmy do Miami i byliśmy już w jednej restauracji. O niej opowiem później, ale już tam zauważyliśmy, że ceny w Miami są dość wysokie, zwłaszcza w tego typu restauracjach, bo na pewno są tańsze miejsca i mam nadzieję, że już zaraz jakieś tańsze miejsce będę wam mógł pokazać. I tutaj oczywiście nie mówię o kwotach w przeliczeniu na złotówki, tylko porównując na przykład kwoty za śniadanie, za brunche, które płaciliśmy czy w Nowym Jorku,
czy w Los Angeles. Tak dużo za śniadanie zapłaciliśmy chyba tylko w Santa Barbara w Kalifornii, czyli też w takim kurorcie, tylko po drugiej stronie Stanów Zjednoczonych. Ale dość o pieniądzach, idziemy cieszyć się słońcem i na pewno też poszukać czegoś smacznego. Po tym obfitym śniadaniu jeszcze nie zgłodniałem, ale spacerujemy sobie teraz Ocean Drive i muszę wam powiedzieć, klimacik jak w GTA Vice City. Nie wiem, czy graliście, ja swego czasu grałem i to chyba jest ta część GTA, w którą grałem najwięcej. No i czuję się jak w grze komputerowej. A skoro już przy grach komputerowych, jak to powiedziałem, jesteśmy, no to co wam to przypomina? Opuściliśmy Miami Beach i przyjechaliśmy do okolicy, która nazywa się Wynwood. Tutaj jest dużo murali, dużo street artu, dużo graffiti. Taka dzielnica do pospacerowania, do pokręcania się po jakichś sklepikach. Tutaj miałem taką jedną miejscówkę, która nazywa się Koyo Taco. No jak sama nazwa wskazuje, specjalizuje się w tacosach. Bardzo głośno gra muzyka, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Ale mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy. Tutaj wszędzie jest głośno w Miami. Zamówiliśmy taco al pastor, taco z kurczakiem, taco z pulborkiem i taco ze stekiem. Najbardziej jestem ciekawy zawsze al pastor, odpowiednio marynowana wieprzowina z dodatkiem ananasa, kolendry i tutaj z jakimś serem jeszcze. Bardzo gorące są te tacosy, wypełnione po brzegi. Zjadłem taco al pastor, zjadłem taco z pulled porkiem, które było smaczniejsze pod kątem mięsa, a teraz mam jeszcze ze stekiem carne asada. O, nie wiem, czy ze stekiem nie najlepsze. O, jest trochę ostrzejsze, bo w tych poprzednich tej ostrości troszkę mi brakowało. Tutaj sobie dodaję salsę zieloną. No, stek chyba wygrywa. Tacosy były smaczne, ale nie aż tak, jak byliśmy na tacosach w San Diego, czy jak byliśmy w Los Tacos numero uno w Nowym Jorku. Tutaj brakowało takiej wyrazistości, czegoś pikantniejszego, wyrazistego. Te mięsa też nie były jakieś super genialne, były smaczne, naprawdę bardzo dobre. I myślę, że jeśli będziecie tutaj w okolicy i będziecie głodni, to śmiało możecie do Koyo Taco zajść. Jakie ceny? Nie można było zamówić pojedynczego tacosa, tylko trzeba to było robić w zestawie po dwie sztuki i tak. Taco al pastor kosztowało 8,50, tyle samo te z kurczakiem, tyle samo te z pulled porkiem. Najdroższe były te ze stekiem, $10 za dwie sztuki tacosów. Zatem drożej niż w Los Angeles, drożej niż w San Diego, w podobnej cenie jak w Nowym Jorku. A po tacosach idziemy na donut. Na donata przyszliśmy do miejsca, które nazywa się The Salty. Ogromny wybór różnych różnistych. Ja sobie zamówiłem takiego, który nazywa się Guava and Cheese. Guava to jest owoc, dość popularny też w takich wypiekach kubańskich. Wygląda w sumie podobnie do polskich pączków, tylko z jakimiś dodatkami. Tak to wygląda w środku, to jest naprawdę pyszne. Owoc słodko-kwaśny, do tego ta na górze lekko serowa polewa. Naprawdę pyszny donut. Dawno tak dobrego nie jadłem. Samo ciasto naprawdę udane, ale to nadzienie jest po prostu boskie. Cena tego pączka to $4,5. Dziewczyny jadły pączka z takim nadzieniem z orzechów laskowych i z czekoladą w ramach polewy. I on kosztował 4,75. Też był naprawdę bardzo smaczny, ale wydaje mi się, że ten może nie tyle lepszy, co ciekawszy. W Polsce nie spotkałem się nigdy z takim, także polecamy. Do picia wziąłem jeszcze ciekawą rzecz. Jest to cold brew z lemoniadą, czyli z jednej strony kawa, z drugiej strony coś orzeźwiającego. A było droższe niż donut, bo chyba $5,5. Powiedziałem wcześniej, że dziewczyny zamówiły sobie donata na współę, a chyba nie powiedziałem, że z nami na tym wyjeździe jest także Ewa, która była też z nami w zeszłym roku na road tripie po Kalifornii, Arizonie i Utah. Kalorie uzupełnione, czas się przejść po Wynwood, czas dalej pozwiedzać Miami.
przyjechaliśmy do kubańskiej dzielnicy Little Havana. W Miami mieszka bardzo duża społeczność kubańska, największa mniejszość narodowa w Miami. Tutaj Kubańczycy przypłynęli, wyemigrowali po tym, jak Fidel Castro doszedł do władzy na Kubie. No i cały czas ta emigracja trwa. Mówimy tutaj o ponad milionie Kubańczyków w całej aglomeracji Miami. Tutaj łącznie mieszka ponad 6 milionów osób, także zobaczcie, jaka to jest duża grupa. Tutaj oczywiście też znajdziecie dużo punktów gastronomicznych związanych z kubańską kuchnią. Właśnie jesteśmy pod jednym z nich. Jest to restauracja, którą po polsku można przetłumaczyć jako Versal. Brzmi może mało kubańsko. Istnieje od 1971 roku. Możecie tutaj zjeść kanapki kubańskie, możecie tutaj zjeść kubańskie wypieki, pastelitos. Możecie też tutaj się napić kawy. I w sumie tylko na kawę tutaj przyjechaliśmy, bo choć to jest najsłynniejsza kubańska restauracja na świecie, raczej chodzi o jej historię, raczej chodzi o to, jak wygląda, a niekoniecznie o samo jedzenie. Ponoć jest dużo więcej ciekawych miejsc z kubańskim jedzeniem tutaj w Miami, co mam nadzieję zaraz pokażemy. Kawkę w takich restauracjach kubańskich można zamówić w takich okienkach. La Ventanita, tak to się nazywa po hiszpańsku. Z tego, co wyczytałem, są cztery rodzaje kawy do wyboru. Cafecito to jest takie nasze espresso. Colado to jest podwójne lub potrójne espresso. Café con leche to jest kawa z mlekiem, proporcje 30% kawy, 70% mleka. A cortadito to jest odwrotność, czyli 70% kawy i 30% mleka. Stoimy tutaj w kolejce i zaraz spróbujemy. Wzięliśmy sobie z okienka kawkę. Mamy cortaditos. Aczkolwiek pani dużo tego mleka lała, także może coś źle powiedziałem, jeśli chodzi o proporcje. Takie 50-50, mleko i espresso. No i postanowiłem jednak sobie zamówić jakieś ciacho. Jest to pastelito z serem i gławą, czyli podobne na danie, jak miałem w donacie. Ale to jest takie ciastko z ciasta francuskiego chyba. Dobra, ale dopiero dotarłem do nadzienia. Nie ma tego nadzienia może jakoś dużo. Jest ono mniej kwaśne niż było właśnie w tym donacie. Jest bardziej takie słodko-serowe. Dobre ciacho. Jeszcze jesteście pewnie ciekawi ceny. Za 3 kawki oraz za jedno ciacho 5,80. Dobra kawa, dobre ciacho. 2,5 km dalej jest nasz drugi przystanek w Little Havana. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Sandwich i zostało ono nam polecone na kubańską kanapkę właśnie. Czym ona dokładnie jest, no to powiem, jak już ona się tutaj pojawi. Tych miejsc na kubańską kanapkę w całym Miami jest mnóstwo. To miejsce też nam polecili chłopaki z Pierogi Boys, a ich rekomendacji ufamy bardzo mocno. Restauracja też się znajduje przy tej słynnej ulicy Calle Ocho. Przygotowując się do wyjazdu tutaj do Miami, właśnie najbardziej liczyłem na tę kanapkę kubańską. Najbardziej chciałem jej spróbować, również dlatego, że duży apetyt na kubańskie kanapki zawsze robił mi film Szef, w którym główny bohater właśnie takie kubańskie kanapki przygotowywał. I co ciekawe, kubańska kanapka wbrew pozorom nie pochodzi z Kuby, tylko właśnie z Florydy. To jest jak najbardziej lokalny przysmak Miami, lokalny przysmak południowej Florydy, który oczywiście przygotowywany jest przez Kubańczyków. Nie jest do końca wyjaśnione, w którym mieście na Florydzie kanapka kubańska została wymyślona. Niektórzy wskazują Miami, niektórzy inne miasta na Florydzie, ale na pewno powstała właśnie w tym stanie. Jeśli tak jak ja lubicie podczas wakacji i city breaków popróbować lokalnej kuchni, to z pomocą przychodzi sky.pl, czyli partner dzisiejszego odcinka. Znajdziecie tam najlepsze oferty na wakacje, w tym oczywiście okazje na bilety lotnicze i noclegi. Jest specjalna zakładka okazji, również typowo z okazjami do Stanów Zjednoczonych, w tym właśnie do Miami. Linki do wszystkich zakładek na sky.pl, o których wspominam w dzisiejszym filmie, znajdziecie w opisie. Także zaglądajcie na sky.pl. My czekamy na kubańskie kanapki. Czym w ogóle jest kubańska kanapka? Jest to kanapka w kubańskim pieczywie, która jest z jednej strony maślane, z drugiej strony chrupiące. W środku mamy dwa rodzaje mięsa. Jest to szynka wieprzowa, która ponoć jest lekko słodkawa, oraz pieczeń wieprzowa. Do tego pikle, ciągnący się ser szwajcarski oraz troszkę musztardy. Kanapki kubańskie przygotowywane są przez luncheros, czyli tak zwanych mistrzów kubańskich kanapek. Bo tutaj patrzcie, jak ładnie ser się rozpuścił. No i one są, tak jak widzicie, tostowane, podawane na ciepło. Wyglądają bardzo, bardzo apetycznie. No i jestem bardzo też ciekawy, jak one smakują. Ponoć dobrą kanapkę kubańską można poznać po tym, że ser się ciągnie, pieczywo jest chrupiące, a całość jest gorąca. I tak tutaj w rzeczywistości jest. Widziałem, jak te kanapki są przygotowywane. One są przygotowywane w takich specjalnych prasach. Najpierw, wbrew pozorom,
brasuje się tą kanapkę rozłożoną, a dopiero później się ją składa, zapiekając ją jakby po raz drugi, dzięki czemu to mięso w środku też jest ciepłe. Jak mi smakuje? Dla mnie świetna kanapka, trochę przypomina takie domowe tosty, tylko na bogato, dużo jest tego mięsa tutaj. Jedno i drugie mięsko mi smakuje, u dziewczyn zdania były podzielone, ale zarówno i ta pieczeń, i ta szynka wprowadzają jakieś ciekawe smaki, ta szynka jest słodsza, ta pieczeń prawdopodobnie była marynowana w jakichś cytrusach. Do tego trochę musztardy, może troszkę za mało, oraz pikle, których też by mogło być więcej, ale generalnie jest to świetna kanapka. W tej kanapce najlepsze są takie środkowe gryzy. W początku i końcu zawsze czegoś brakuje. Już możemy poczuć wszystkie te smaki, to jest naprawdę dobrze. Jedna taka kanapka kosztuje 12,5 dolara. Jest ona dość spora. Ja się bardzo najadłem. Dziewczyny zjadły jedną na pół i też są najedzone. Także to też jest całkiem przyjemna cena za sycący posiłek. Tak jak mówiłem, kubańskie kanapki dostaniecie w Miami w naprawdę bardzo wielu miejscach. Nie tylko tutaj na Little Havana, ale też w innych lokalizacjach. A my nie kończymy kubańskiego jedzenia. Jeszcze jedno albo dwa miejsca odwiedzimy. Zeszliśmy na lody do miejsca, które nazywa się Azucar Ice Creams i tutaj są lody w kubańskich smakach również. Ja tutaj mam na górze dulce de leche, czyli taki smak kajmakowy powiedzmy, a niżej mam smak, który jest bestsellerem. Są tutaj ciasteczka, znowu guava, a także chyba takie klasyczne lody śmietankowe. Za dwie takie wielkie gałki zapłaciłem 6,75. Bardzo dobre lody tak swoją drogą, ale szybko się będą topić, nie wiem czy ja zdążę je zjeść. A tutaj Ewa mi podpowiada, że te lody, ten smak bestsellerowy nazywa się Buena Maria, czyli lody babci, są bardzo smaczne. Bałem się, że te lody będą dużo słodsze, bo cukier w nazwie, plus jesteśmy w Stanach, tutaj często te słodycze są bardzo słodkie, ale nie są aż tak słodkie, jak bym się spodziewał. Ciut słodsze lody niż to bywa w Polsce. Ostatnie miejsce na naszym kubańskim szlaku w Miami to El Rey de las Fritas, czyli Król Frity. Frita to jest rodzaj kanapki, którą już zamówiłem i która jest dość specyficzna. Wydaje mi się, że niekoniecznie może mi posmakować, ale z drugiej strony bardzo mnie intryguje i stwierdziłem, że musimy tutaj przyjść, tym bardziej, że to jest no powiedzmy coś w rodzaju takiego kubańskiego burgera. Lokal przypomina takiego typowego amerykańskiego fast fooda. Trochę fast food, trochę diner. Jest taki dość długi, zaokrąglony bar, przy którym można usiąść. My siedzimy przy takich większych stołach, no i zobaczymy, co to będzie. I to jest, słuchajcie, frita, czyli specjalność tej restauracji od ponad 50 lat. Ludzie tutaj przychodzą głównie na to. Jest to kanapka z frytkami sznurkowymi. Tak to można chyba przetłumaczyć, czyli bardzo cieniutkimi kawałkami ziemniaków. Jest tutaj kotlet z wołowiny, który jest wymieszany z ostrymi przyprawami. Oraz jest trochę cebuli i specjalny sos, który też jest chyba z papryk i ostrych przypraw. Do tego taka bardzo sucha bułka, wyglądająca no źle, powiedzmy to sobie szczerze. Byłem tym daniem zaintrygowany, ale niekoniecznie jestem pewny, że to mi posmakuje. To mięso jest super doprawione. Bardzo, bardzo czerwone od papryk i przypraw, dzięki czemu jest smaczniejsze na pewno. Całość nie jest aż tak sucha, aczkolwiek dodam chyba sobie na bułkę górną trochę sosu. Na pewno smakuje lepiej niż wygląda, bo to mięsko jest fajnie doprawione. Nie jest jakaś super soczysta wołowina, nawet widać, że nie, ale po prostu te przyprawy dają radę i powodują, że całość nabiera smaku. Na pewno gdybyście mieli wybierać między kanapką kubańską a fritą, no to idźcie w kanapkę kubańską, bo jest ona ciekawsza, więcej się dzieje, te składniki są też znacznie lepsze. Jeśli lubicie fast foody, no to z ciekawości możecie tutaj przyjść i to zamówić. To jest totalnie coś innego. To mięso w zasadzie bardziej smakuje przyprawami, papryką niż samą wołowiną. Może trochę przypominać jakieś takie mocno doprawione rzeczy na grilla, jakie jemy czasem w Polsce. Kojarzy mi się też z jakimiś takimi bałkańskimi mięsami troszkę. No i drugi plus tej kanapki jest taki, że jest ona tania. Kosztuje ona 5,25 dolara, a za taką kwotę naprawdę trudno znaleźć dobre i ciekawe jedzenie w Miami. Co ważne, można się tym też całkiem nieźle najeść, tak na takie 2-3 godzinki. Nie jest to może wystawny obiad, ale głód zaspokoi.
El Rey de las Fritas znajdziecie też inne dania kuchni kubańskiej. Głównie to są jakieś proste rzeczy, takie jak sandwicze, ale też są jakieś większe dania. One są już jednak troszkę droższe, po kilkanaście dolarów. Oczywiście na Little Havana można zjeść dużo, dużo więcej. Kuchnia kubańska jest też dużo, dużo bogatsza. My poszliśmy typowo w taki street foodzik, ale to było bardzo ciekawe doświadczenie i naprawdę smaczne. A teraz zmieniamy okolice. Dużo osób mówiło nam, żeby w Miami przyjechać na Little Haiti. Jest to taka okolica, gdzie mieszka dużo emigrantów z Karaibów. Jest to okolica głównie polecana, żeby coś zjeść, choć też miałem takie rekomendacje, żeby tutaj się nie zapuszczać w nocy. Trafiliśmy do restauracji, która nazywa się Naomi's Garden. Ta restauracja pojawiła się między innymi w takiej serii Netflixa Uliczne Jedzenie, autorstwa tego samego człowieka, który odpowiada za Chef's Table. A poza tym jest to po prostu jedna z najmocniej rekomendowanych restauracji właśnie na Little Haiti. I tutaj można zjeść kuchnię karaibską. To nie tylko Haiti, tu są dania z różnych wysp karaibskich. Siedzimy na ogródku, są tutaj palmy. Wszystkie stoliki wyglądają mniej więcej jakby zebrane z ulicy i po prostu rozstawione na tym ogródku. No i są też kury oraz koguty. No, właśnie idzie mama kura z małymi kurczaczkami. Jest to chyba najdziwniejsze miejsce, do jakiego trafiliśmy w trakcie naszego pobytu w Miami, ale zamawia się na przykład jedzenie skanując kod QR i wybierając dania z menu. Płaci się również telefonem, także jest takie zderzenie nowoczesności z kogutami chodzącymi wokół stolików. Przyszło już nasze jedzenie. Zaraz o wszystkim opowiem, ale tutaj mam dobrą rzecz. Jest to słodki plantan. Przepychota. Oprócz tego, że tutaj wokół nas chodzą koguty, no to też nie ma zastawy stołowej, nie ma sztućców innych niż plastikowe lub drewniane. Także są takie ciekawe warunki, ale warto tutaj przyjść i spróbować tego jedzenia, bo jest ono naprawdę po pierwsze smaczne, a po drugie inne niż wszystko inne, co do tej pory jedliśmy w zasadzie. Także to jest super. Tutaj mam na przykład zupę. Jest to zupa, której nazwy niestety nie potrafię wymówić. Chyba żumu. I to jest zupa z dyni z dodatkiem penne, spaghetti, warzyw oraz mięsa i ponoć je się ją na 1 stycznia, czyli jak podejrzewam na przywitanie nowego roku. I ona jest tutaj tylko w niedzielę. Dzisiaj mamy niedzielę, także trafiliśmy, ale w inne dni są inne zupy. A poza tym mamy takie już bardziej dania główne. Tutaj najpierw wybiera się podstawę dania, którą może być mięso, ale którą mogą być też jakieś dania wegetariańskie. My zamówiliśmy ogon wołowy. Najdroższą rzecz w ofercie. Zamówiliśmy kurczaka jerk oraz zamówiliśmy rzecz, która nazywa się legume i to jest taka papka z różnych warzyw, w tym marchewka, kapusta. Smakuje to całkiem nieźle. Słodkawe, trochę pikantne, trochę kapuściane. Wciąga. Generalnie jak wszystkie tutaj rzeczy. Po tym jak już wybierzemy to nasze danie, dobieramy dodatki, czyli to może być jakiś ryż, jakaś kasza, ryż z fasolą. Dużo tutaj rzeczy różnych wzięliśmy. Nie wszystkie nam są znane. Muchy też tu latają. Koguty pieją. Wzięliśmy też właśnie w ramach tych dodatków plantany. Plantana chrupiącego, którego mam tutaj, oraz plantany na słodko. Te plantany na słodko są wyśmienite. Myślę, że to jest rzecz, którą koniecznie musicie tutaj zamówić. Druga rzecz, która mi bardzo smakuje, to kurczak. Jest to jerk chicken. Mocno doprawiony, dość pikantny. Druga najbardziej pikantna rzecz na tym stole. O tej najbardziej pikantnej zaraz. Może ten kurczak nie wygląda jakoś pięknie, bo jest cały czarny, ale smakuje naprawdę dobrze. On taki jest zrobiony chyba już jakiś czas temu, leżący gdzieś w bymarze. Tutaj jak wchodzicie na ten ogród, no to jest też takie okno na rogu, na skrzyżowaniu i z tego okna wydawane są dania na wynos lub też w dowozie i można podejrzeć właśnie te bymary, w których wiele rzeczy po prostu czeka na wydanie. Kurczak jest, tak jak mówiłem, naprawdę pikantny, ale najbardziej pikantna jest rzecz tutaj ta. To się nazywa piklis. Dodawane jest do każdego dania, aczkolwiek trzeba zaznaczyć przy składaniu zamówienia, że to chcemy sobie zjeść. Jest to kapusta, marchewka, trochę sałaty i to wszystko jest wymieszane z habanero. Także ta rzecz ma naprawdę moc. Jak wziąłem sobie swój pierwszy gryz, to aż krzyknąłem. A Ewa wciąż dochodzi do siebie po tym, jak tego spróbowała. Sonia to zjadła w trzymiga. O, to gryźnie ostro, o Jezu. Aż kurczak zapiął. Kurczak, kogut. Ogon wołowy jest dość tłusty. Jest całkiem smaczny, bo to mięso z ogona wołowego może być dobre.
A to jest taki wielki kawał. Ale dużo takich tłustych kawałków i też nie jest to aż tak mocno doprawione jak na przykład ten kurczak, który moim zdaniem był naprawdę świetny. Do zamówienia dostaliśmy też jakieś sosy. Ten jest taki ostrzejszy, ten jest taki delikatniejszy, ma coś w sobie z grilla. W ogóle nie wiem, czy nie jest podobna mieszanka przypraw, co w przypadku tego kurczaka jerk, tylko jest mniej tego ostrego składnika. Mamy też tutaj taki sos od fasoli, ale bez fasoli, a jest trochę tej fasoli. Także trochę nie wiemy, co jemy, ale nam naprawdę smakuje. Jest to coś innego przede wszystkim. Ostro! Ostro, zjadłem cały pikliz, który był przewidziany dla jednej osoby i zostawiłem nawet kawałek papryczki. Jest mi tak ostro. Na całe szczęście mam sok. Sok z marakuji, który jest tutaj robiony na miejscu. I jest on naprawdę pyszny. Słodziutki i świetnie łagodzący pikantność tych dań. My w zasadzie wszystko zjedliśmy, jeśli chodzi o dania mięsne. Zostało nam sporo ryżu, sporo kaszy. Wiem, że ten mój opis nie jest jakiś super dokładny, ale spotykam się z tym jedzeniem po raz pierwszy i zupełnie nie wiedziałem, czego się spodziewać. Jak będziecie w Miami i będziecie mieli ochotę na coś zupełnie innego, no to przyjeżdżajcie do Little Haiti, do Naomi's Garden. Zaraz wam jeszcze podam ceny, bo jak może się domyślacie, nie jest tak drogo, jak w większości innych miejsc, w których do tej pory w Miami byliśmy. Za $12.50 był ten zestaw z kurczakiem, za $11.50 był ten zestaw wegetariański, najdroższy był ogon wołowy, tak jak mówiłem, $25, jeden sok $5, zupa była za $7.50. Także cenowo wyszło naprawdę fajnie, tym bardziej, że to były też naprawdę ogromne porcje, idzie się tym naprawdę mocno najeść. Jakbym miał tutaj przyjść drugi raz i zjeść coś ponownie, no to postawiłbym na kurczaka, do tego słodki plantan i pewnie jakiś ryż. Zawsze też jest ten piklis w menu. O, tutaj jest to okienko, o którym wam mówiłem. Koniecznie dawajcie znać w komentarzach, jeśli jedliście kiedyś tego typu specjały. Może w ogóle byliście tutaj w tym lokalu. No i piszcie, co sądzicie. Piszcie też, co wiecie, bo tak jak mówiłem, ja wielu rzeczy na temat tej kuchni nie wiem, a z chęcią się dowiem. 3 minuty samochodem od miejscówki, w której jedliśmy obiad i jesteśmy w kawiarni. Jest to jeden z punktów sieci Panther Coffee. Jest to kawiarnia, także palarnia kawy, przynajmniej jeśli chodzi o ten punkt, w którym teraz się znajdujemy. Mamy bezpośredni podgląd na palenie kolejnych partii ziaren. Co ciekawe, dzisiaj jest niedziela, a mimo to praca wre. Jest tutaj kawa jakości specialty. Mamy kawę z Kolumbii, mamy kawę z Brazylii. Co ciekawe, ta kawa z Brazylii, gdybyśmy kupowali kawę w ziarnach, jest 2 razy droższa od tej kawy z Kolumbii, a bardziej nam smakuje ta kolumbijska. I co wam mogę powiedzieć, kawa bardzo dobra, 350 ml za $6. Myślę, że warto dobrej kawusi nigdy za wiele. Tutaj jeszcze taka fajna rzecz, czyli dokładny opis ziaren, tego skąd pochodzą, na jakiej wysokości rosły, jakie mają nuty smakowe, kto produkował. Chyba ostatnio we vlogu z Walencji też chwaliłem takie karteczki i uważam, że powinny być w każdej kawiarni, a tym bardziej już kawiarni palarni specialty. Także to jest tutaj naprawdę super. A jest jeszcze jedna taka ciekawa rzecz, którą jeszcze w kawiarniach specialty się nie spotkałem. Pierwszy raz widzę kawiarnię specialty, która ma własne drive-thru. No, czegoś takiego jeszcze nie grali. Jak się komuś nie chce wysiadać z samochodu, to sobie może kawusię zamówić z okienka. Kawusia była naprawdę smaczna, nawet przez chwilę myślałem, żeby sobie kupić jakieś ziarna do Polski, ale my w Polsce będziemy dopiero za nie całe 3 tygodnie, więc no nie będę ze sobą wozić po Stanach paczki kawy. Przyszliśmy do jednej z najbardziej ikonicznych restauracji w Miami Beach, czyli Joe's Stone Crab. Jest to restauracja, która istnieje od ponad 100 lat, bo od 1913 roku założył ją Joe Weiss. Pochodził z Węgier, mieszkał przez większość swojego życia w Nowym Jorku, aż w końcu przyjechał tutaj i najpierw otworzył taką knajpkę, w której można było zjeść kanapki z owocami morza i z rybami, ale później odkrył Stone Crabs, czyli chyba tłumaczy się to na kraba kamiennego, który dzisiaj jest specjalnością tej restauracji, ale więcej o nim opowiem, jak on już tutaj się pojawi. Sama restauracja utrzymana w takim oldschoolowym stylu. Białe obrusy, kelnerzy w muszkach, wyglądają jak żywcem wyjęci z jakiegoś filmu sprzed kilkudziesięciu lat. No i warto tutaj zrobić rezerwację, choć też można przyjść bez niej, po prostu stojąc w kolejce. My jesteśmy w niedzielę wieczorem i tej kolejki jakiejś długiej nie było. Jak widzicie, dostałem śliniaczek. Nie wiem, czy on będzie konieczny, ale jak usłyszałem, że jest taka możliwość, to stwierdziłem, czemu nie. Dostałem swoje zamówienie. Można zamówić tylko to, czyli wspomnianego kraba,
ale można go też zamówić w zestawie. Wtedy są także dodatki w postaci ziemniaków, szpinaku, kolesława oraz deser, ale deser to będzie później. A o co chodzi w ogóle z tym krabem? Jest to krab, który żyje właśnie w wodach blisko Miami, wzdłuż w zasadzie całego wschodniego wybrzeża, ale ponoć właśnie najlepszy jest tutaj, w południowej Florydzie, właśnie w okolicach Miami, w okolicach Tampy oraz przy Key West, na którym będziemy swoją drogą. Nie je się całych krabów, a tylko szczypce, które są sporych rozmiarów i które ponoć smakują wyśmienicie. Te szczypce są podawane na zimno. Ponoć w niewielu miejscach można zjeść te szczypce na ciepło. No i już mamy pokruszone, dzięki czemu jest trochę mniej zabawy z nimi. Jadłem już trochę krabów w życiu, homarów, ale ponoć ten smakuje wyjątkowo. Ale jest słodziutki. Smakuje jak krab, ale jest przy tym taki słodkawy. Nie taki słodziutki, jakby to posłodzono cukrem. Yeah. Cool. Gently strip this. You're using your hand, so it's easier. Okay. Okay. That's clever. Leveraging. Okay, now, what I suggest is a little drop of lime, mustard sauce. Now, you never put the fork here, but you want to do eat it like a popsicle. Bite and pull the meat from the center. Try it. Pan mnie tu nauczył, jak to powinienem jeść i jak to obierać przede wszystkim. Macza się to też w takim sosie musztardowym, ale ja uważam, że to jest super smaczne bez tego sosu musztardowego. Limonka pomaga, ale i bez tego jest rewelacyjne. Naprawdę bardzo smaczne mięsko w tych szczypcach jest. Nie wiedziałem do końca, jaki rozmiar zamówić, bo tutaj wybiera się spośród czterech różnych rozmiarów szczypiec. No i wziąłem large, bo przeczytałem w internecie mniej więcej, jaka to jest gramatura. A jeszcze jest jumbo, które jest większe i dwa rozmiary mniejsze, bodajże medium i select. A generalnie jest jeszcze rozmiar kolosus. To są jeszcze większe szczypce. Coś tam słyszałem, że w zależności od rozmiaru szczypiec ten smak się troszkę zmienia. Mniejsze są chyba ciut słodsze, a im większe, tym ta słodycz jest delikatniejsza. Przekonałem się też do tego pomysłu wrzucaniem tych szczypiec do tego sosu musztardowego. To powoduje, że najpierw czujemy tą limonkę, potem ten sos musztardowy dość intensywny i po chwili dopiero wchodzi ta słodycz tego kraba. Przepyszne mięso i nie dziwię się, że jest to takim tutaj przysmakiem. Ale kwaśne. Kwaśne? To jest key lime pie. Tak, ja to mam w ramach mojego zestawu, w którym były szczypce kraba, wszystkie dodatki oraz właśnie jest to ciasto. To ciasto też jest stąd, ono chyba z Key West pochodzi. Będziemy na Key West, tak jak już mówiłem, to pewnie gdzieś spróbujemy. Ja jem, nie wiem, drugi raz w życiu, może trzeci. Jest bardzo kwaśne, na kruchym spodzie, z dobrą bitą śmietaną i myślę, że to jest fajny deser na upalną pogodę, ale ciężko się go kroi. Więc jak jesteście na Florydzie, jest te 30 stopni, duża wilgotność, no to wjeżdża jak złoto. Doczytałem troszkę key lime pie i robi się je z soku z limonek, faktycznie. Do tego są żółtka, jaja oraz słodzone skondensowane mleko. Bardzo, bardzo kwaśne, orzeźwiające i pyszne. Na pewno na Key West zjem przynajmniej jeszcze jeden kawałeczek tego ciasta. Będę szukał najlepszego. Mamy już kolejny dzień, zaraz opuszczamy Miami, ale pewnie jesteście ciekawi ceny za tego kraba, bo tak jak już chyba wspominałem, to nie jest tania rzecz. Te szczypce kraba są dość dużym rarytasem, ich ilość jest ograniczona, także no siłą rzeczy to kosztuje dość duże pieniądze. Ten mój zestaw, który widzieliście, czyli szczypce plus dodatki plus deser, kosztował $112.95. Kiedybyśmy wzięli te szczypce bez tych dodatków, no to byłoby poniżej $100. No i tak jak mówiłem, są cztery różne wielkości szczypiec i ta cena w zależności od wielkości się różni. Jeśli lubicie owoce morza, no to polecam pójść chociażby na ten najmniejszy rozmiar, żeby spróbować tego wspaniałego kraba. Poza tym ceny dość standardowe jak na Miami Beach, $15-18 za kieliszek wina i za koktajl. Ewa jadła jeszcze lobster rolla, który był ponoć wyśmienity i on kosztował $37.95. Miałem wam jeszcze powiedzieć o naszym pierwszym posiłku w Miami. On też był dość drogi. Byliśmy w Ceviche 105. To jest taka sieć peruwiańskich restauracji, w których przede wszystkim można zjeść ceviche.
porównaniu do Johnstone Crab, no to jest ta restauracja dużo bardziej imprezowa, dużo głośniejsza i też nowocześniejsza, jeśli chodzi o wystrój, luźniejsza też, jeśli chodzi o atmosferę. Można tam zjeść ceviche. My sobie zamówiliśmy taki zestaw trzech różnych ceviche z dodatkami. Tym dodatkiem był m.in. homar, który mocno podbił ostateczną kwotę za to ceviche, bo normalnie ono kosztuje około $50, a przez dodatek homara kosztowało $130, także też kupa kasy. Sposób podania tego ceviche robił jednak wrażenie, to był taki ogromny plater, unosił się jakiś dym, no i samo ceviche było naprawdę wyśmienite, dość kwaśne, to było ceviche i z ryb, i z owoców morza, była więc ośmiornica. W tej restauracji piliśmy też świetne drinki, pisco sour z dodatkiem marakui, no i jedliśmy dwa dania główne, które już były słabsze, coś w rodzaju takiej peruwiańskiej paeli z owocami morza oraz steak ribeye z dodatkiem chimichurri, który był zdecydowanie najsłabszy ze wszystkich tych dań. Bawiliśmy się tam dobrze, koktajle były świetne, to ceviche też, tak jak już mówiłem, było genialne. Także jeśli lubicie tego typu klimaty, jeśli lubicie ryby, owoce morza, jeśli lubicie ceviche i możecie wydać większą kwotę, to również polecam Wam tę restaurację, aczkolwiek ostrzegam, że faktycznie te ceny są tam naprawdę wysokie. Tymi dwoma drogimi restauracjami kończymy materiał z Miami. Zaraz jedziemy na lotnisko i lecimy do Nowego Orleanu. A jeśli przed Wami wciąż wyzwanie zaplanowania własnych wakacji, no to wpadajcie na stronę partnera naszego dzisiejszego odcinka, czyli sky.pl. Tam zaplanujecie swój urlop od A do Z. Niezależnie od tego, czy wybieracie się do imprezowego Miami, czy do jakiegoś spokojnego włoskiego miasteczka, no to znajdziecie tam różnego rodzaju okazje, w tym na bilety lotnicze i noclegi. Wszystko możecie zaplanować w jednym miejscu. Na sam koniec przypomnę, że na sky.pl znajdziecie zakładkę okazje z lotami w naprawdę świetnych cenach, a także zakładkę wakacje, gdzie czekają na Was gotowe pakiety lot plus hotel. Rezerwujcie już teraz, by skorzystać z niższych cen, a ja tymczasem już się żegnam. Widzimy się w odcinku z Nowego Orleanu już za kilka dni. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.